Cześć, nazywam się Kalina Kruzel, jestem magistrem dietetyki, specjalizuję się w dietetyce sportowej oraz dietetyce klinicznej. Dietetyką kliniczną zaczęłam się zajmować przede wszystkim ze względu na własne problemy ze zdrowiem, a głównie chodziło o to, że zdiagnozowano u mnie chorobę Hashimoto. Był to dla mnie największy bodziec do tego, żeby zacząć interesować się naturalnymi sposobami dochodzenia do zdrowia i tak też właśnie poznałam ekstrakty z konopi CBD. Od lekarzy uzyskałam wszystko, co mogła mi zaproponować medycyna konwencjonalna, czyli były to syntetyczne hormony. I w zasadzie tyle mogłam dostać od medycyny, natomiast wiedziałam, że to nie jest to, czego mój organizm potrzebuje do pełni zdrowia. Dlatego godzinami, dniami, miesiącami szukałam informacji, jak sama mogę sobie pomóc. I oczywiście pierwszą rzeczą, na którą trafiłam, była dieta, dietoterapia. To dzięki diecie, dzięki odpowiedniej suplementacji mogłam sobie sama pomóc w najlepszy sposób. Zawsze jest tak, że nie potrafię działać czy pracować, jeżeli nie czuję takiej wewnętrznej potrzeby. A tą potrzebą była moja choroba i to, żeby być zdrową mamą przede wszystkim dla dwójki dzieci, które mnie potrzebowały, jak i być zdrową, silną żoną sportowca i trenera, bo mój mąż jest właśnie trenerem i sportowcem, więc chcąc dorównać mu kroku, musiałam być w świetnej kondycji. Własna choroba i doświadczenia z nią powodują, że każdego dnia, naprawdę w tej chwili to już jest 7 lat, kiedy ja każdego dnia uczę się, sprawdzam wszystkie artykuły, najnowsze badania, analizuję i zastanawiam się, w jaki sposób jeszcze mogę pomóc sobie, ale również moim pacjentom, ponieważ stwierdziłam, że najlepszy sposób, w jaki mogę gdzieś przekazać tą moją wiedzę, to jest po prostu otworzenie gabinetu. Poszłam na studia, skończyłam studia na WF-ie katowickim. I zaczęłam stopniowo poszerzać tą swoją wiedzę. Skończyłam kursy u najlepszych dietetyków klinicznych w Polsce. Ciągle się szkolę, uczestniczę w webinarach. Staram się robić wszystko, co mogę, żeby jak najbardziej poszerzać tą moją wiedzę, żeby móc pomagać ludziom, ponieważ sama wiem, do czego może doprowadzić choroba i jak bardzo może odebrać chęć oraz możliwość normalnego funkcjonowania. Ja wiem o tym, że w tej chwili bardzo dużo informacji jest przekazywanych w mediach. W zasadzie jakikolwiek program się nie otworzy, to ktoś nam doradza, czy to ma być dieta ketogeniczna, dieta węglowodanowa, dieta tłuszczowa, dieta śródziemnomorska, optymalna, DASH i tak dalej, i tak dalej. Diet jest tyle, ile dietetyków na świecie, bo każdy ma swój jakiś pomysł na to, jak ma wyglądać zdrowa dieta. Zdrowa dieta dla każdego będzie czymś innym. W zależności od jakby problemów, z jakim boryka się dana osoba, czy też potrzeb, jakie wykazuje. Przykładowo ja, jako osoba cierpiąca na chorobę Hashimoto, na pewno będę miała inne potrzeby dietoterapii niż na przykład mój mąż, który jest sportowcem i on nie potrzebuje tyle dietoterapii, co po prostu dobrze zbilansowanej diety dla sportowca, zasobnej w odpowiednią ilość makroskładników, witamin i pierwiastków śladowych. Zdrowa dieta to dieta dopasowana indywidualnie do potrzeb każdego człowieka, ale to również dieta, w której wykluczamy produkty wysoko przetworzone, to dieta, w której jemy pożywienie, a nie coś, co składa się z danych składników, więc jemy pożywienie, które nie ma składników. Jemy mięso, jemy jajka, jemy nabiał, jeżeli nie ma przeciwwskazań. Warzywa oczywiście, które są podstawą każdego dobrze zbilansowanego jadłospisu. Owoce, pestki, zdrowe tłuszcze. To w ogólnym zarysie powinna zawierać zdrowa dieta. Otwierając swój gabinet byłam pewna, że większość moich klientów to będą klienci typowo nastawieni na zdrową, zbilansowaną dietę. Jednak jak się okazało, większość klientów, którzy trafiali, to byli ludzie, którzy mieli naprawdę bardzo duże problemy zdrowotne. Stąd w tej chwili w zasadzie mogę powiedzieć, że 99% moich pacjentów to są pacjenci, którzy przychodzą do mnie na dietoterapię. Dietoterapia to leczenie dietą, to terapia dietą. Jest ona skierowana do osób, które przede wszystkim szukają naturalnych sposobów na to, żeby dojść do zdrowia. Często przychodzą do mnie klienci, którzy dostali wszystko, co mogli od medycyny konwencjonalnej, ale dalej nie czują się na tyle dobrze, żeby ich życie w 100% ich satysfakcjonowało. Więc klienci, którzy do mnie przychodzą z różnymi dolegliwościami,
chcą dowiedzieć się, co jest w ich organizmie, co nie zostało jeszcze zdiagnozowane przez lekarzy, przez medycynę konwencjonalną. I temu właśnie służy mi biorezonans. Jest to genialne urządzenie, które jest w stanie wykazać mi, jak wygląda chociażby mikroflora w jelitach, która bezwzględnie związana jest z układem nerwowym oraz układem immunologicznym. I tutaj właśnie znajduje się pierwsze powiązanie mojej pracy z ekstraktami CBD. Kiedy przychodzą do mnie klienci i coś w badaniu biorezonansowym mnie niepokoi, to nie jest tak, że ja tylko i wyłącznie na podstawie samego badania biorezonansowego wypisuję zalecenia, ale zawsze również odsyłam ich do pogłębienia diagnostyki, chociażby morfologicznej, ewentualnie zrobienia tomografu, rezonansu w zależności od potrzeb danego klienta. Chciałabym, żeby było jasne, że ja bardzo doceniam pracę wszystkich lekarzy. I to nie jest tak, że ja chcę odebrać im pracę, natomiast ja zajmuję się diagnostyką z całkiem innej strony, z takiej strony, w której medycyna konwencjonalna nie jest w stanie pomóc moim klientom i daje im coś, czego nie mogą dostać od medycyny konwencjonalnej. Dlatego zawsze na pacjenta trzeba patrzeć całościowo, holistycznie, bo inaczej, jeżeli będziemy odrywać medycynę naturalną od medycyny konwencjonalnej, nie uzyskamy nigdy tego, na czym zależy nam najbardziej. A nam, specjalistom od zdrowia, zależy przede wszystkim na tym, żeby na świecie byli zdrowi ludzie. To jest nasza misja i to jest najważniejsze. Jelita rzeczywiście są naszym drugim mózgiem, ponieważ w jelitach znajduje się 200 milionów neuronów. Neurony to połączenia nerwowe, które łączą się z naszym mózgiem poprzez nerw błędny. I stąd jest takie bardzo częste odczucie, na pewno je znacie, mam nadzieję, że je znacie, chociażby zakochania i czujemy motyle w brzuchu. To właśnie dlatego, że te połączenia są tak ze sobą kompatybilne. Albo kiedy jesteśmy zestresowani, czujemy ścisk w żołądku. To jest dokładnie z tego samego powodu. Nie wiem, czy wiecie, ale te 200 milionów neuronów, dokładnie tyle posiada mózg kota czy też psa, więc wiemy, jak mądre są to zwierzęta. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak mądre są nasze jelita. Jakieś 1,5 roku temu zostałam zaproszona na szkolenie do dobrych konopi i powiem szczerze, że poszłam na to szkolenie z takim lekkim sceptycyzmem. Natomiast po 1,5-godzinnym szkoleniu wyszłam z jednym wielkim wow. I to tak naprawdę wow. Ja podczas tego szkolenia miałam ciarki. Jak dziś pamiętam, jak Ewa Gryt mówiła, i często to powtarzam, ale tak jest, że jak coś jest od wszystkiego, to jest do niczego, ale to nie tyczy się konopi i ekstraktów z konopi. I dokładnie tak jest. Ja w tej chwili, pracując na konopiach dokładnie 1,5 roku, mogę powiedzieć to samo stwierdzenie. Konopie są w zasadzie od wszystkiego, co jest dobre dla naszego organizmu. Po szkoleniu stwierdziłam, że od razu muszę kupić CBD i to było jakby dla mnie oczywiste, ponieważ jestem osobą, która choruje na Hashimoto i zawsze jest jakieś brakujące ogniwo, które jest niezbędne do tego, żeby się czuć jeszcze lepiej. I w moim przypadku po 3 dniach stosowania CBD okazało się tym brakującym ogniwem. 3 dni, dokładnie tyle trwało, aż mój organizm nasycił się endokannabinoidami i mogłam w 100% poczuć, czym są konopie i co dobrego robią dla mojego organizmu. Była to wisienka na torcie mojej terapii, była to kropka nad i, zwał jak zwał, po prostu było to. Był to strzał w dziesiątkę. Pamiętam to odczucie, które poczułam po idealnym dostosowaniu dawki do siebie. To był taki press, relaks i tyle. I tyle, ale ten press, relaks to właśnie jest kwintesencja konopi i tego, co one regulują w moim życiu, ale nie tylko w moim, w życiu wszystkich moich klientów, bo przede wszystkim w dzisiejszych czasach ludzie mają najbardziej obciążony układ nerwowy. W tej chwili ekstrakty z konopi, a dokładnie CBD, bo jestem największą fanką CBD, czyli seledynowe CBD dla niewtajemniczonych, je zawsze polecam, są podstawą mojej terapii u 99% moich pacjentów. CBD są takim dodatkiem do terapii, który daje w zasadzie natychmiastowy efekt. I to jest niesamowite, bo to, czego ludzie chcą najbardziej, to jest ta jedna magiczna tabletka. I CBD nie są tabletką, są w 100% naturalnym produktem z rośliny.
i już po 3 dniach jesteśmy w stanie mieć niesamowity efekt, który jest odczuwalny nie tylko przez osoby, które go przyjmują, ale również przez otoczenie tych osób. Do mnie bardzo często wracają klienci, którzy mówią, że ich mąż, żona, że współpracownicy mówią, że coś się z nimi stało, że nagle są spokojni, zrelaksowani, są skoncentrowani, poziom ich życia naprawdę wzrasta i to jest najbardziej niesamowite w konopiach. Bezwzględnie potrzebujemy homeostazy w życiu i moi pacjenci też to czują, że konopie pchają nas do zdrowia, pchają nas do poszukiwania spokoju, relaksu, odpoczynku, naturalnych sposobów dochodzenia do zdrowia i są takim taką naszą lampką, która cały czas gdzieś tam z tyłu tika, dbaj o siebie, dbaj o układ nerwowy, dbaj o układ immunologiczny, bo to szwankuje, bo skoro one na nas działają, skoro odczuwamy to, jak na nas cudownie działają, to znaczy, że ten nasz układ, te nasze układy są rozregulowane. W procesie zdrowienia nie tylko chodzi o to, żeby brać leki, ale chodzi o to, żeby wspomagać nasz organizm również w naturalny sposób, żeby się odpowiednio regenerować, żeby się odpowiednio wysypiać, żeby te wszystkie bodźce, które nas zalewają każdego dnia, były dla nas nie tak bardzo obciążające i właśnie dlatego CBD są tak świetnym narzędziem w mojej pracy, są najważniejszym narzędziem w mojej pracy i nie boję się użyć tego stwierdzenia. Jest to najważniejszy suplement, jaki polecam moim pacjentom.